Tak, żebyśmy już mogli rozmawiać. Jesteśmy dzisiaj u pani Danuty Szykrznian, przepraszam bardzo. Ostatniemu... Pseudonim Sarenka. Pseudonim Sarenka, oczywiście. Z trzeciej brygady. Nie, ja jestem z garnizonu miasta Wilna, łączniczką. Byłam też łączniczką Wilka i miałam kontakt z trzecią brygadą, bo do niej tam doprowadzałam chłopców zaprzysiężeniu z Wilna, no i miałam kontakt z trzecią brygadą, bo byłam łączniczką też Wilka. Ponieważ moim dowódcą w tym czasie, kiedy byłam u Wilka, to był Stanisław Kiałka, taka legenda i podziemia wileńskiego. Wspaniały człowiek, o nim teraz jest już film nakręcony, ale jeszcze nie wolno mi pokazywać tego, bo ja już mam ten film, ale nie wolno mi na przykład wypożyczać gdzieś na wieczory czy coś, ponieważ jeszcze nie było tego w telewizji. Jak mi pozwoli Warszawa, wtedy mogę sobie robić co chcę z tą płytką. Ale pięknie nagrane i tam też występuję, bo mówiłam o nim, o tym dowódcy. No i właśnie on był też, jak ziemia mu się paliła pod stopami, to on był w oddziale partyzanckim w trzeciej brygadzie. Także z trzecią brygadą najbardziej mnie łączy wszystko. Poza tym dwóch mężów mam z trzeciej brygady. Pierwszy był z trzeciej brygady, był w kompanii szturmowej, dzielny chłopak. Potem razem ze mną służył w oddziale specjalnym do walki z komunistami, z Czerwoną Armią. No to za to najwięcej dostałam i zostałam bandytką i wyklętą. Za ten oddział specjalny do walki z Sowietami. A jak to pani trafiła do AK? A jak trafiłam do AK? Ja miałam 14 lat, jak wybuchła wojna. A ponieważ pochodziłam z rodziny wojskowej, ojciec był legionistą, był zawodowym wojskowym w Wilnie. Bardzo pokochał, chociaż pochodzi z gór, z Suchej Beskidzkiej, spod Babiej Góry. Tatuś bardzo pokochał Wilno i całe życie chciał być w tym Wilnie. No i służył tam w pierwszym pułku artylerii lekkiej Legionów. No więc łatwiej mi było się jakoś dostać. Ale pierwsze moje kroki, jak wojna wybuchła, to wstąpiłam do takiej organizacji szkolnej. To był Związek Wolnych Polaków. No i tam właśnie tam należałam do nich. I to tak strasznie właśnie Niemcy rozstrzelali bardzo dużo. 100 tysięcy rozstrzelano w Ponarach. Widzi pan takie to miejsce pod Wilnem. I tam zrobili sobie takie ludobójstwo. I ja tak walczę tyle lat i koleżanka moja poświęciła pół wieku, ćwierć wieku na to, żeby uznać to miejsce jako miejsce ludobójstwa. Nie chcą nic, w ogóle nie wolno pisać było, nie wolno było mi wydać, żadna księgarnia nie chciała przyjąć tej książeczki. Ja takie króciutki napisałam, jak biuletyn taki o Ponarach, to były wyrok wykonano o tej młodzieży. No i wie pan, i tak się dostałam najpierw do tej organizacji młodzieżowej. Tam brałam udział w listopadzie, w 1939 roku, mając 14 lat, brałam udział w takiej demonstracji. Myśmy zrobili pochód przeciwko temu, że wyrzucali Litwini, jako bieli Wilno, to wyrzucali naszych nauczycieli, a wprowadzali litewskich nauczycieli. No i my w obronie tych nauczycieli zrobiliśmy protest, młodzież. No tak się udało, że nie zostałam wtedy aresztowana. Ktoś z tłumu mnie wciągnął do klatki schodowej, potem gdzieś tam prowadzili mnie na górę w mieszkaniu, zatrzymali, dopiero jak był wieczór, to odprowadzili mnie do domu. Także dzięki tym wspaniałym ludziom, którzy nas ratowali, tak mi się udało. I tak zostałam, ale jak się mama zorientowała, że ja należę do jakiejś organizacji, to starała się, a mamusia należała już do, powstawały wtedy takie kluby pułkowe. No i mamusia tam już należała, bo ojca nie było, był internowany na Litwie, więc mamusia tam należała i poprosiła dowódcę sztabu Jana Zagórnego, kapitana Jana z naszego pułku,
żebym ja u niego lepiej była niż tam. Mama myślała, że jak jestem blisko niej, to mi się nic nie może stać, prawda? No i byłam u Jana. I tak trafiłam do Służby Zwycięstwa w Polsce, potem Związek Walki Zbrojnej i później mnie przemianowano na AK, co byłam szczęśliwa. Tylko, że do AK przyjmowali, jak się skończyło 17 lat. A ja nie miałam tych 17 lat. Jeszcze to w 1942 roku przemianowano na Armię Krajową. No i właśnie wtedy, w tym czasie, w 1942 roku, w połowie gdzieś, w połowie tego roku, Stanisław Kiałka, on zorganizował na terenie Wilna legalizację i potrzebował dziewczyny, potrzebował jakąś taką grupę dziewczyn do pomocy. Do przenoszenia broni, do przenoszenia benzyny, do przenoszenia ulotek, bo tam w tym Związku, w Związku Wolnych Polaków, to ja co robiłam? No tam czasem coś przenosiłam, ale to byłam smarkata i nikt mi tam nie dawał żadnego zadania. Nieraz stałam na czujkach przed domem, gdzie musiałam patrzeć, kto tam przychodzi, bo tam przychodzili jacyś kapusie, więc trzeba było ich obserwować. No i co jeszcze? Rozklejałam z kolegami takie plakietki, jak na przykład taki żołnierz niemiecki w mundurze, elegancki. Obok idzie dziewczyna, ale to świnia narysowana, nie na szpilkach, bo wtedy się na koturnach chodziło. No i taki był wierszyk. Patrz, u boku tego Szwaba idzie jakaś świnia baba. Idzie jakaś dziwka ścierka, nie wie, że to poniewierka. Niechaj taka zapamięta imię Polski, to że święta. No i tak ja miałam te ulotki i jeden z kolegów miał takie wiaderko z klejem i pędzel. I ten mi te ulotki podawał, a ten jeden tylko pędzlem pomalował, a ja pyc. I tak rozklejaliśmy wieczorem już po godzinie policyjnej. Także też to było niebezpieczne, ale jakoś się nam to udawało. Potem, bo w Wilno to przecież ciągle przechodziło. To jedyne miejsce, gdzie wciąż walczyliśmy nie z jednym wrogiem, tylko z trzema wrogami, prawda? Bo myśmy walczyli i z Litwinami, i z Rosjanami, i z Niemcami. Ciągle przechodziło z rąk do rąk to Wilno. No i tak jak już... W 1942, jak taka roku wstąpiłam do tej, mój dowódca, ten Jan Zagórny, Bolesław Zagórny, a pseudonim miał Jan, dowódca, przekazał mnie właśnie Kiałce do tej grupy, którą on zbierał. Ale ja nie miałam 17 lat, a to już było AK. I nie można było mnie przyjąć. Tak się bałam, a tak bardzo słyszałam dużo pięknych rzeczy. Stanisław Kiałka był klerykiem i poprosił o swoje władze, że on chce właśnie w organizacji pracować. Nie pracował. To był człowiek niesamowity, niesamowity. O nim powinien powstać duży film. Film nawet taki, żeby artyści, ale na to pieniędzy nie mamy. Mamy na wszystko, na wzdurne filmy, na tę głupią... Ale dokument jakiś powstał, tak? Pani mówi, ma pani. Tak, tak. Mam bardzo, bardzo piękny tam i żona i różne... Jeszcze co o nim pamiętali, każdy mówi, ja też tam występuję. Ale jeszcze będzie rozbudowany bardziej, z czego się ogromnie cieszę, bo on zasługuje. To jest niesamowita postać. Zresztą to, co on robił, to jest nie do przemyślenia, jak on to robił. On w mundurze oficera niemieckiego przejeżdżał do Warszawy, wtedy, kiedy nie można było. Miał te fałszywe dokumenty, a tak podrobione dobrze, że Niemcy to pokazywali innym, że oto są dokumenty prawdziwe, a swoje prawdziwe uważali, że to są jakieś fałszywe. Także on w mundurze wjechał do Warszawy, przewiózł cały ciężarowy samochód takich sidolek. To były granaty robione w tym. No i też te sidolki robili w Wilnie. On wszystko umiał, on wszystko robił. On legalizację zorganizował. Pracował z księdzem Kucharskim. No i ja tak bardzo chciałam się do niego dostać. I ponieważ on potrzebował sprytnej, dobrej dziewczyny, widocznie ocenił mnie tak ten mój dowódca, że skierował do niego.
jak przyszłam, patrzę, wszystko dziewczyny troszeczkę starsze ode mnie, a ja taka smarkata, no byłam przekonana, Boże, on mnie nie przyjmie, a tak bardzo chciałam, że aż trzęsłam się z tego. No i on tak popatrzył na nas i mówi tak, Boże, ręce samo, a kogoś tu mi przysłali, same kozy. I tak zostałyśmy ten kryptonim kozy. Potem mówi, no to będziecie kryptonim miały kozy. Kozy to się mówiło na takie podlotki, prawda? No a na mnie spojrzał raz, spojrzał drugi, spojrzał trzeci. Ja byłam najmłodsza, nie miałam tych 17 lat. Myślę sobie, no i zaraz mnie odeślę. Trzęsłam się jak osika. No i on tak patrzy i mówi tak, a ty będziesz miała pseudonim Sarenka. Tak się z tego ucieszyłam bardzo, no bo to znaczy, że mnie przyją. I mówi, a ile ty masz lat? Ja nie umiałam kłamać, bo tak mnie nie uczono w domu, żeby kłamać. Ale tu myślę, jak powiem 17 lat, no to nie 16 tam i pół, to mnie nie przyjmie. A jak powiem, a 17 nie mogę, bo to będzie kłamstwo. I ja mówię, ja będę miała 17. A on się zaśmiał i mówi tak, będziesz miała i więcej, i 18, i 19, i 20. Ale chyba nie przewidział, że będę miała 91 lat. Bo ja sama bym wtedy się śmiała, gdyby mi ktoś powiedział. No i zostałam przyjęta. No i tam pracowałam. To była bardzo odpowiedzialna praca. Przenosiłyśmy broń, przenosiłyśmy te sidolki, wywoziłyśmy razem w kartoflach do tego. No, jak skupowałam w organizacji TOTA, to była taka organizacja niemiecka, taka robocza. Pracowali oni na zapleczu i robili różne tam porządki. Także od nich kupowałam benzynę. Za benzynę była kara śmierci, bo w Wilnie to bardzo ostro nas Niemcy krytykowali. Za pomoc Żydom to była kara śmierci jedyna chyba w świecie, bo żadne państwo nie miało kary śmierci, tylko Polska, prawda, za pomoc Żydom. A oni dzisiaj tak nas opluwają i tak nas niszczą. Także ja dlatego tak napisałam tam do tego Komorowskiego, bo jego ojcem, to ja się znałam jeszcze z przed wojny. Jego ojciec służył w trzeciej brygadzie Komorowskiego. To był kolega mojego męża drugiego. Także jeździłam do niego do Warszawy i pytałam, dlaczego on nie chce należeć do naszego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. On powiedział, że to mu może popsuć jego, no... stosunki. No jego pracę, awanse, że on będzie teraz skierowany do ambasady gdzieś tam do Rumunii, czy gdzieś, już nie wiem. W każdym razie to było pierwszy i ostatni raz, nigdyśmy już do niego nie poszli z mężem, bo już nam nie odpowiadał on. Mówiła pani, że zajmowały się właśnie te kozy roznoszeniem broni i tak dalej. Gdzie zdobywa to tą broń? Więc ja zostałam skierowana przez organizację do pracy w Pressevertrieb, w takim niemieckim, i skierowano mnie na dworzec w Wilnie. Tam był kiosk tylko dla Niemców, gazety niemieckie, i ja tam miałam sprzedawać te gazety. Bo ja dobrze znałam język niemiecki, więc mnie skierowano, chociaż byłam najmłodszą. Mnie i trzech chłopców, starszych chłopców, którzy też byli w organizacji. No i właśnie w tym, to był tak, w tym kiosku był też punkt nasz, gdzie przynoszono mi rano jakieś ulotki, potem przychodził kurier, odbierał i przenosił. No było to bardzo miejsce takie pewne, bo to tylko dla Niemców, a my tam, ja to przyjmowałam. No i razem ze mną pracował kapitan, w tej chwili panu nie powiem nazwiska. Gdzieś mam w książce zapisane, w którejś książce wpisałam, ale już zapomniałam jego nazwisko, widzi pan. Już zaczynam zapominać, no ale chyba to jest normalne. Ludzie młodzi się zapominają. Więc ten kapitan był miał pseudonim u nas szef. Wiem tylko tyle, że on był zbrojmistrzem. I tam coś jeszcze też gdzieś tam pracował w innym oddziale, ale ja był moim szefem, on ze mną siedział w tym kiosku, on miał pieniądze, a tych trzech chłopców roznosiło gazety po wagonach, w pociągu. Mieliśmy takie zezwolenie nawet chodzenia w nocy po godzinie tej policyjnej. No wie pan, to było nam bardzo wygodne. No ale bardzo odpowiedzialne, bo jakby się wpadło, to koniec.
A najlepiej to było, że za naszą ścianą tego kiosku było UB, nie UB, tylko NKWD, nie, bo to niemieckie, Gestapo litewskie. Słyszeliśmy krzyki, tam aresztowano ciągle, a myśmy tak siedzieli blisko, więc niechby tylko ktoś zdradził z tych, do których się tam zwracaliśmy, to by była tragedia. Ale chłopcy byli to inteligentni chłopcy, było ich trzech chłopców. Jeden to mieszkał tu w Szczecinie, długo, 3 lata temu zmarł. Także spotkaliśmy się po wojnie i zawsześmy wspominali. A tych dwóch to nie wiem co, jeden mieszkał w Stargardzie, zmarł, a ten trzeci to nie wiem co się z nim stało. No i oni roznosili te gazety, po jak jechały transporty niemieckie na front albo z frontu, to oni roznosili po wagonach. No i tam zawsze, jak to niby chłopcy oglądali, broń to i kupowali. Oni się nie zwracali do Niemców, oni się zwracali do Hiszpanów, do Czechosłowaków, do Austriaków. Bardzo dużo Austriacy sprzedawali broń i Hiszpanie. I tylko zawsze prosili, przychodzili do mnie do kiosku, mówili, pamiętaj, żeby z mojego nie strzelano do mnie. Więc oni wiedzieli, ale żaden nas nie zdradził i tak jakoś utrzymywaliśmy się. No a ja potem, jak oni przynosili tę broń do kiosku, to szef im znowu dawał pieniądze albo tam jakieś wędlinę czy słoninę, bo to zależy za co oni tam kupowali. A ja dostawałam adres i musiałam to przenieść. No i tak przenosiłam na drugi koniec Wilna tę broń. Mamusia mi uszyła taką piękną torbę z podwójnym dnem. Przez kieszeń się tam wsadzało i nosiłam. Ale gdyby na przykład w czasie rewizji, to mogli zobaczyć, że nie ma w torbie, ale gdyby wzięli do ręki, to wyczuliby przecież ciężar, prawda? No i tak pewnego dnia właśnie niosłam na drugi koniec Wilna broń i na połowie drogi jest łapanka i sprawdzają, co kto niesie. I podchodzi do mnie taka patrol niemiecka i pytają mi po niemiecku, co ja tam mam w torbie. A ja udaję, że to lekka, no starałam się i uśmiecham się do nich głupio i mówię, że noszę najnowszą gazetę z frontu, jak dobrze idzie Niemcom, tak mówię po niemiecku, tak dobrze idzie wam na froncie, idziecie, posuwacie się. No i Niemcy uśmiechnęli się, a miałam przygotowane na wierzchu gazety niemieckie i tam mówię, mogę panu, ja idę do Pressevertrieb, idę do mego szefa. No to oni znali, kto to jest ten Rogal. Herr Rogal, pan Rogal, także oni wiedzieli. No i ja im te gazety sprezentowałam i mówię, ja idę do nich, spieszę się, bo on może wyjść. No i oni mi to idź. No, a ja nie mogłam tylko oderwać od chodnika, tak się zdenerwowałam. No ale oni odeszli i ja szybko tam przeszłam. Przychodzę tam na tą ulicę krakowską, to jest za Zielonym Mostem, w drugim końcu Wilna. I tam zawsze mieliśmy takie znaki w oknach, albo to był jakiś, na przykład jakiś czerwony wazon, albo to był kwiatek w oknie, albo to było coś. A tam, gdzie ja nosiłam tę broń, to tam zawsze był umówiony znak, taki był wiatraczek, taki jak na kiermaszu dzieciom się kupowało. Nie wiem, jaki, czy on był z papieru, czy on był plastikowy, ale jak jest w oknie, to znaczy, że można wejść, prawda? Ja przychodzę, nie ma tego wiatraczka w oknie. Więc teraz co z tą bronią robić? A tam gdzieś może znowu mnie wezłapią. Już nie mam gazet tych. Tu dałam im gazety. No jeszcze tam miałam jakieś gazety. No i tak chodzę, oglądam. Patrzę, idzie ta pani, do której ja zawsze nosiłam. Ona podchodzi do mnie i mówi, przechodzi i mówi tak, daj mi tą torbę, a ty idź do sąsiadów i dowiedz się, co się dzieje w moim domu. Bo ona też przyszła i nie ma tego wiatraczka, więc się przeraziła. Co i jak. Ja poszłam do sąsiadów, a sąsiadka mi nie, nic się nie dzieje. Babcia przyjechała z wnuczkiem, jej mama ze wsi, bo ona tam miała syna u babci. I tego wchodzę do domu, rzeczywiście babcia, nic się nie stało, a babcia nie wiedząc o tym, że to jest taki znak, dała temu wnuczkowi do zabawy. No i tak weszłyśmy, no oddałam to i już wracałam do siebie zupełnie spokojna. No roznosiłam też te fałszywe dokumenty dla tych, którym się paliło pod nogami.
Także nieraz dobrze, jak niosą jakiś raport na bibułce, to można było zjeść, ale dokumentów nie zjadłam. Jak niosą tam 6 czy 10 tych dokumentów i też pewnego dnia niosą takie 12 czy tam, no w każdym razie ponad 10 tych dokumentów fałszywych i pod numer, pod taki dom na Wielkiej ulicy. Wchodzę, taki duży, ciemny korytarz i idę pod te drzwi i nagle ktoś mnie łapie za rękę i wciąga do swojego mieszkania, bo to takie były domy, gdzie jak klasztorne, takie długie korytarze i mieszkania tak po tym. No i jakaś pani mi mówi, dziecko, nie idź tam, bo tam było wczoraj gestapo. No więc teraz wychodzę i co ja mam z tymi dokumentami zrobić? I myślę, może mnie obserwują, bo na pewno taki dom obserwowali. I tak się bałam, myślę, co ja teraz zrobię? I podchodzi do mnie jakiś taki cywil i pyta, czy ja mam zapałki, bo chcę papierosa zapalić. Ja mówię, że ja nie palę i nie tego, ale serce drżało, no niebezpiecznie, bo za taką broń, no to już wiadomo, co by było. Ale nas też wyćwiczono, myśmy znały bardzo dobrze Wilno, czego nie znali Litwini, nie znali Niemcy, nie znali Rosjanie, że Wilno było tak budowane, że w niektórych domach było takie przejście na inną ulicę. Całe podwórze się przeszło, gdzieś tam z boku był boczny, tam jakiś śmietnik, za śmietnikiem wyjście na drugą ulicę. Stamtąd znowu wiedziałam, gdzie mogę wejść i tak zmienić szyi i zgubić tego anioła stróża po drodze. Więc ja weszłam w taką bramę, no i wyszłam na drugą stronę, na ulicę Suwocz, już miałam bardzo blisko do domu, ale jeszcze się bałam prowadzić do domu, bo jeszcze nie byłam pewna, a już on tam zobaczył i idzie za mną, prawda, ktoś mnie obserwuje. Więc jeszcze tam pokręciłam się po tych ulicach i potem przyszłam do domu, no i tak mi się udawało. Jak byli Niemcy, jakoś mi się to wszystko udawało. Potem pamiętam, jak dostałam rozkaz kupienia tej benzyny w organizacji TOT, to było na ulicy Kasztanowej pod 4 numerem. U góry mieszkał mój dowódca, a na dole ta organizacja TOTA. No to wszystko to Niemcy w tych brązowych koszulach takich, oni mieli takie inne trochę mundurowanie, no i weszłam. No nie jestem pewna, on może chce mi sprzedać, ale może mnie wydać i od razu mnie tam wyjdę i mnie złapią. Serce mi tam, tak się często to nieprawda, że człowiek się nie bał. Ja uważałam, że to nie było bohaterstwo już zrobić to, tylko bohaterstwem było w ogóle przyjąć taki rozkaz i wykonać go, bo no, nigdy nie wiedziałam, bo w każdej chwili on mógł mnie sprzedać, ale zawiadomić gestapo i już mogli mnie zdjąć. To była niedziela i niosę ten na plecach w takim kaniszcze benzynę, ona chlupie, ona śmierdzi, ale może tylko dla mnie, może strach ma wielkie oczy, nie wiem, no bałam się bardzo, ale przeszłam przez Mickiewicza, to był deptak, to pełno ludzi, pełno tych Niemców z tymi dziewczynami spacerowało, ale przeszłam do katedry spokojnie, po drugiej stronie szedł mój mąż, który miał ochronę, bo zawsze miałam ochronę, ale co on by tam zrobił, nawet jakby zaczął strzelać, to i jego by tam położyli i nic by to nie było. Więc, ale zawsze to tak było jakoś raźniej, że ktoś mnie obserwuje i pilnuje. No więc donieśliśmy do katedry, tam znowu w bok skręciliśmy i tak doszłam do tego miejsca, gdzie miałam oddać. Ja, to była konspiracja, ja nazwisk nie wiem. Było hasło, był odzew i wiedziałam tylko bramę, numer. Wiem, że tak coś do mnie doszło, że to był jakiś nauczyciel. Zaułku Bernardyńskim. Taka duża brama, tam weszłam, powiedziałam hasło, on powiedział odzew, przekazałam i wróciłam do domu. Zawsze mówiłam, że jak wrócę z tej akcji, to będę śpiewała i tańczyła, bo ja przez całe wojny nie śpiewałam i nie tańczyłam. Bo tak rodzice mi mówili, że krew się leje i to nie jest czas na to. No a ja powiedziałam, jak to wykonam, to będę sobie tańczyć, ale gdzie tam, ja słowa nie mogłam wypowiedzieć, jak przyszłam do domu. Mama też była też w nerwach i tatuś był w nerwach, bo już tatuś był, uciekł z tego obozu internowanego. Także, no,
No tak to było, że takie były chwile. A jak mieszkało się wtedy w Wilnie? Proszę pana, my mieliśmy piękne mieszkanie. Naturalnie jak tatuś był internowany, a potem wrócił, tatuś uciekł z obozu. No więc nasz gospodarz się o tym dowiedział i zaraz zameldował Litwinom. Tatuś się ukrywał, ale nas wyrzucono z tego mieszkania. To już było, to było na początku wojny. Wyrzucono nas z tego mieszkania, zabrano nam wszystko, oddano tylko jedną kanapę i tatusia biureczko, bo się nie znali na tym, że to był antyk, że to było coś pięknego. Oddali to biureczko, oddali taką gablotkę i jeden tapczan. No i zostaliśmy tak w grudniu pod gołym niebem, bez mieszkania, bez niczego. No ale Polacy, w ogóle Wilnianie to bardzo taki dobry naród. I znalazła się taka pani, która miała 3 pokoje i 2 sobie zostawiła, miała córkę i syna dla dzieci, jeden swój, a nam dała 1 pokój i nas przyjęła zimą. No i tam się do niej sprowadziliśmy, kuchnię mieliśmy wspólną, ponieważ ona pracowała do południa, to mamusia miała możliwość ugotowania, zrobienia coś w tym do południa, a ona po południu w tej kuchni urzędowała. No i tak mieszkaliśmy tam pod Belmontem, nad samą Wilenką przez długi, długi okres. Dopiero pod koniec wojny już Sowieci przyszli i wtedy no, tam mieszkanie jakieś po Żydach, strasznie zdemolowane, bo to Niemcy i podłogi odrywali, i ściany, tapety zrywali, żeby szukać, że oni mieli tam jakieś dolary, jakieś mieli pieniądze, jakieś klejnoty, także takie mieszkanieśmy dostali, 2 pokoje. No i tam przeprowadziliśmy się na Zarzeczy i tam mieszkaliśmy, mieszkałam do chwili aresztowania. I potem, ponieważ było powstanie w 1944 roku, ja brałam udział, zostałam skierowana do tego, z powrotem do tego swojego pierwszego dowódcy, do Jana, to Bolesław Zagórny, i on był szefem sztabu na terenie Wilna, więc ja byłam tą sztabową łączniczką. No już miałam wtedy 19 lat, prawda, to 1944 rok. No i zostałam skierowana bo skończyłam kurs sanitariuszek i do takiego punktu, gdzie przynosili. Jak zobaczyłam pierwszego rannego, zemdlałam. No i zwróciłam się z prośbą do doktora, żeby mnie zwolnił. Poszłam do sztabu i zameldowałam się i prosiłam, że ja będę chodziła na pierwszą linię frontu, ale ja nie mogę. Ja na widok krwi i tych rannych, ja po prostu do dnia dzisiejszego nie oglądam nigdy. Jak się jakiś wypadek stanie, to ja dziwię się, że ludzie stoją i patrzą. Ja nie mogę. No i zostałam z powrotem w tym sztabie i nosiłam raporty i przynosiłam też do wszystkich, bo Wilno w czasie powstania, też tak potem powiem o tym powstaniu, ale w czasie powstania było podzielone na 4 części i każdą część inny dowódca miał i tam walczyły te oddziały nasze. No walczyła to 3. brygada przeważnie i sami ci tutaj z garnizonu wileńskiego, którzy byli nie w oddziałach leśnych, tylko tutaj w oddziałach miejskich. No i ja tak roznosiłam te raporty do tych dowódców i przenosiłam i tak to powstanie walczyłam w tym powstaniu. Także ja tam z bronią taką nie walczyłam. Broń miałam malutką, bo mi koledzy zdobyli i dali, ale ja nigdy nie używam tej broni, bo ja zawsze przelatywałam jakoś sobie tam na pierwszą linię frontu i tam no też takie mam piękne epizody, bo się spotkałam przypadkowo z mamą w pierwszej linii frontu, na wielkiej. No też było to bardzo ciekawe, ja byłam wtedy ranna w nogę. No i mama mi założyła opatrunek. Mój ten dowódca, który tam walczył, też na moich oczach został ranny, mama go opatrzyła. Musiałam szybko odnieść do sztabu wiadomość, że tam on został ranny, że tam ktoś inny obejmuje dowództwo. Także taka moja była ta walka. Czyli mama była sanitariuszką, tak? Mamusia była sanitariuszką, tak. No i no tak walczyłam, tak, co mogłam. W każdym razie
no, zostałam odznaczona w 1944 roku przez Bora Komorowskiego. Zostałam odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami. To już bojowe odznaczenie. Jak na 19-letnią dziewczynę to było bardzo wysokie. I to jest moje najpiękniejsze odznaczenie.